To jest dobry biznes? Stand-up? Tak. Jesteś dobrze ubrany. Dziękuję bardzo, ty również. Widać, że jesteś wyprany w perwolu. Słuchaj, no jak zaczniesz liczyć ilości osób, które mnie odwiedzają na występach, no to wyjdzie ci kwota. Ja nie wiem po ile są bilety. Wiesz co, ja około 10 tysięcy widzów mam w każdym mieście. Bilety są po 6-8 dych. No to co, i to wszystko dla ciebie? Tak, a dla kogo? No jeszcze akustyk, ale to jest 200 zł, to nie jest jakoś tak dużo, nie? Jezu, 200! 10 tysięcy, 10 tysięcy razy... No, licz 60. 60 zł za bilet? Ty, no to jest 60 tysięcy. Chyba nie. 600 tysięcy... Jednego... Aż się okulary zaparowały. Z jednego miasta? Dzisiaj w nocy piszę no, program. No wiesz, są jeszcze sale, są koszta, wiesz. No mam nadzieję, że marzycie chociaż... Ale są to świetne pieniądze, oczywiście, no. Dobrze. Wiesz, bo niektórzy też, jak na przykład twoja koleżanka po fachu Magda Mołek, pamiętam, miałem przyjemność prowadzenia z nią Fryderyków i tam była sala na 5000 osób w Katowicach i ja przyszedłem i ona do mnie na próbie mówi: Rafał, jak ty się tutaj odnajdziesz po tych piwnicach, nie? I ja mam takie... Lalka, co ty masz w głowie? No? Madzia tak powiedziała? Madzia tak powiedziała, jak ty się tu odnajdziesz, tyle osób. A ja dzień wcześniej grałem Ergo Arena na 11 koła i mówię takie, no spoko, może być, tutaj też jest fajnie. Może Madzia nie może sobie znaleźć YouTube'a w telewizorze, wiesz? Może, nie. Znaczy wiesz, no moje programy są, widzisz, nagrywane w klubach, pubach no i tak. Może dlatego ludzie myślą, że to są takie... Dobrze, skąd ty wiesz, że Prokop i Wellman mieli seks ze sobą? Słuchaj, to jest pytanie, to pytanie jeszcze raz. Skąd ty, Pacześ, wiesz, że Wellman sypiała z Prokopem? Skąd ty takie rzeczy wiesz? Ja tego nie wiem, ale twierdzę na scenie, że wiem. Rozumiesz? Ale dlaczego takie przypuszczenie? No słuchaj, no... Przeciwieństwa się przyciągają, nie? Jakoś tak to działa chyba. Więcej, coś więcej. Nie wiem, no strzeliłem. No fajna para prowadzących i wiesz, pomyślałem, że kiedyś może na coś czekali długo i było... Dorota, piękna bluzka. I no i... I pączka i wiesz, przysuwał do siebie. Nie, dobra, przepraszam. Podejmie do sądu i... Bo ty dotykasz, wiesz, widziałem taki twój stand-up, gdzie jakąś kobiecinę zobaczyłeś i powiedziałeś, że sobie wyjebała parę paczek makaronu na głowę i wygląda jak Gessler. No. Znaczy nie, generalnie powiedziałem, że Magda Gessler wygląda, jakby miała makaron wifą na głowie. No, atakujesz... No tak wygląda, no przecież co, to jest moja wina, że tak wygląda? Magda bardzo ładnie wygląda. Dobrze.